Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Stanisław Małkowski. W najbliższą niedzielę, teraz uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce ma być odczytany list biskupów. Autorzy i sygnatariusze tego listu wypowiadają się przeciwko intronizacji Jezusa na króla Polski i przedstawiają swoje rozumienie królowania Jezusa Chrystusa, którego jasno nie kwestionują. Stwierdzają jednak, iż Królestwo Boże, czyli tym samym królowanie Jezusa Chrystusa, nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie i piszą, iż w prorockim programie misji idealnego króla, chodzi o zapowiedzi starotestamentalne, nie ma żadnej aluzji do ziemskiego panowania. I w dalszym ciągu stwierdzają, iż myślenie, że wystarczy obwołać Chrystusa królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe. Dodaję, nie trzeba Chrystusa ogłaszać królem, prowadzać go na tron, bo Ojciec wywyższył go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć jego królowanie, poddać się jego władzy. To zdanie akurat jest wewnętrznie sprzeczne, bo uznanie społecznego panowania Jezusa Chrystusa, króla, i poddanie się jego władzy jest właśnie istotą intronizacji, czyli z jednej strony się poddać, a z drugiej strony tego nie ogłaszać i nie wprowadzać go na tron. Jest to sprzeczność. I piszą dalej biskupi, czy autorzy tego listu i sygnatariusze, iż chodzi o oddanie Jezusowi swojego serca. Znowu jest to jakby pomylenie porządku poddania się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa, króla narodów i państw, i porządku oddania się Najświętszemu Bożemu sercu. Połączenie tych porządków prowadzi do propagowania intronizacji serca Bożego i ten pomysł biskupi gotowi są skądinąd, wiadomo, w jakiś ograniczony sposób zaaprobować. Jeżeli już intronizować, to nie Jezusa jako osobę, tylko Najświętsze Boże Serce. Tymczasem w odniesieniu do Bożego Serca sens intronizacji był inny. Intronizacja była rozumiana jako wywyższenie posągu, wywyższenie obrazu, umieszczenie obrazu w jakimś czcigodnym miejscu, choćby w domu rodzinnym, modlitwa przy tym wywyższonym i czczonym obrazie Najświętszego Bożego Serca, pomnik Jezusa eksponowany Bożym Sercem. Tymczasem Pan Jezus, gdy wezwał Polskę i Polaków do intronizacji siebie jako króla w naszej ojczyźnie, a było to w latach 30. w przesłaniach skierowanych do sługi Bożej Rozalii Celakówny, nie eksponował swojego serca i wyraźnie odróżnił kult serca Bożego i oddanie się sercu Jezusa od poddania się społecznemu panowaniu Jezusa jako króla, nie tylko wszechświata rozumianego jako rzeczywistość ostateczna, jako królowanie Jezusa, który powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Filipa Ruzji, ale jako królowanie w wymiarze doczesnym, państwowym, narodowym, społecznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym, wszelkim. Następnie biskupi stwierdzają, iż w świątyni, a nie w pałacu, Bóg wysłuchiwał modlitw. No, że świątynia jest miejscem szczególnym składania ofiar i modlitwy, to wiadomo, ale dlaczego Bóg miałby nie wysłuchiwać modlitw zanoszonych w pałacach do Niego, ponieważ świątynia w tym zdaniu biskupów jest jakby symbolem porządku kościelnego, a pałac porządku politycznego świeckiego, no to tak mimochodem biskupi postulują rozdział Kościoła od państwa, nie wyjaśniając, jak to rozumieją. I wreszcie stwierdzają, że królowanie Boga rozciąga się na wszystkich, którzy w Niego wierzą. Czyli jak gdyby poddanie się królowaniu Boga, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,
polega na osobistym akcie oddania się Bożemu sercu, wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, czyli wymiar społeczny królowania Jezusa Chrystusa w doczesności, w czasie naszego pielgrzymowania ku wiecznej ojczyźnie, jest przez biskupów jak gdyby pominięty. A on jest bardzo obecny w nauczaniu społecznym Kościoła, zwłaszcza w encyklikach Piusa XI, Reliquas Primas, jak Pius XI rozumiał królowanie Jezusa Chrystusa i jaki sens miało ustanowienie przez niego święta Chrystusa Króla. Nie jak teraz w ostatniej niedzielę roku liturgicznego, ale w niedzielę poprzedzającą uroczystość wszystkich świętych, czyli na końcu października. Otóż społeczne nauczanie Kościoła mówi o z jednej strony detronizacji Jezusa jako króla społecznej, państwowej, publicznej rzeczywistości, a z drugiej strony o potrzebie ratowania społeczeństw, państw i narodów przez odwołanie się do panowania Jezusa Chrystusa i poddanie się władzy Jezusa Chrystusa we wszystkich społecznych dziedzinach, także państwowych dziedzinach naszego życia. Odnoszę wrażenie, że w tym liście biskupi ustawiają sobie trochę przeciwnika po swojej myśli, tak żeby łatwiej go było pokonać. No, na przykład to zdanie, które już przytoczyłem. Skoro obwołamy Chrystusa królem Polski, to wszystko zmieni się na lepsze. No. Albo nawiązują do tego pomysłu, żeby Chrystusa obwołać królem Izraela, dlatego, bo rozmnaża chleb i ryby i daje darmowy pokarm. Czyli chciano obwołać wtedy Chrystusa królem po to, aby jeść chleb do sytości za darmo i spokojnie żyć. Do tego nawiązują biskupi, znowu próbując jakoś wręcz ośmieszyć poczynania modlitwy i pragnienia tych, którzy zgodnie z przesłaniem Sługi Bożej Rozalii Celaków wołają o intronizację Jezusa na króla Polski, odpowiednio przygotowano, oczywiście przez narodowe rekolekcje, przez nawrócenie, przez spowiedź sakramentalną, komunię świętą, przez misje parafialne i ogólnonarodowe rekolekcje, które owocowałyby publicznym uznaniem przez obie władze, władzę państwową i kościelną, dla ocalenia Polski. A jak to ocalenie Pan Jezus rozumie, to by się okazało, prawda, nie w sensie magicznym, przecież spodziewamy się, że wszystko się z dnia na dzień zmieni na lepsze, ale owocem będzie pokonanie tej postępującej detronizacji Jezusa, temu spoganieniu Polski i w wymiarze osobistym, i rodzinnym, i społecznym, i publicznym, i państwowym, i wszelkim, w wymiarze ustaw stanowionych przez ludzi, które często są niezgodne z prawem naturalnym, prawem Bożym, dekalogiem, z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Czyli smutne, że biskupi nie chcieli zapoznać się, ci, którzy ten list jakoś aprobowali, podpisali, mam nadzieję, że nie wszyscy, choćby z książką księdza profesora Jerzego Bajdy Trzeba, ażeby Chrystus królował, książka napisana rok temu, poprzedzona wprowadzeniem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, i zawiera ona bardzo cenne myśli, które wspierają właśnie tę ideę, aby Jezusa uznać jako króla Polski, poddać się jego władzy i jego w uroczysty sposób intronizować. Pisze ksiądz Jerzy Bajda. Skoro Chrystus jest naszym królem i panem, naszym obowiązkiem jest potwierdzić to, że go uznajemy w duchu wiary i miłości oraz posłuszeństwa za naszego króla i pana, bo tylko w ten sposób oddajemy należny hołd naszemu Zbawicielowi, czyli oddajemy mu cześć, jaką jesteśmy mu winni. W
tym akcie zawiera się zobowiązanie przestrzegania jego prawa we wszystkich dziedzinach życia osobistego, społecznego i politycznego, ponieważ w tych dziedzinach panuje straszliwa anarchia moralna i chaos myślowy zagrażający światu totalną katastrofą. Musimy z całą mocą postanowić, że ponad wszystkimi tak zwanymi prawami ONZ-u, Unii Europejskiej czy jeszcze czegoś innego obowiązuje nas prawo Chrystusowe, jako że tylko dzięki temu prawu ocalamy naszą ludzką godność i sens istnienia. Nikt nie może nam dyktować innych praw, które w jakikolwiek sposób osłabiają naszą żywotną więź z Chrystusem i niszczą nasze człowieczeństwo i przekreślają naszą godność, wrodzoną suwerenność i wolność. I dalej pisze ksiądz Jerzy Bajda. Już od wieków Najświętsza Dziewica Maryja panuje nam jako królowa Korony Polski. I nigdy dotąd nie wykazał, że to jest nielegalne, czy niekanoniczne, czy nieteologiczne. Maryja wyświadczyła naszemu narodowi nie jedną łaskę, dzięki której w ogóle istniejemy i żyjemy jako naród. Teologicznie biorąc, Maryja nie ma tej władzy od siebie, cała jej władza pochodzi od Chrystusa, mówi głębokiej wspólnoty, jaka została nawiązana między Maryją i jej boskim synem Jezusem już od wcielenia. Dlaczego więc nie chcemy tej godności królewskiej uznać i uczyć jej w Chrystusie? Jest to tragiczny absurd, z którym należałoby natychmiast zerwać. W akcie oddania się narodu polskiego Maryi modlimy się w końcowych słowach modlitwy, aby moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim. Dlaczego więc brać w nawias królewski tytuł Chrystusa? Czyli, dodajmy, precedensem dla intronizacji Jezusa na króla Polski i drogą ku temu jest wcześniejsza, przeszło 300 lat, intronizacja Najświętszej Maryi Panny na królowej polskiej korony, dokonana 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie przez przedstawicieli obu władz, władzy kościelnej i władzy politycznej z królem Janem Kazimierzem na czele. Jeżeli ta intronizacja Matki Najświętszej na królowej korony polskiej w odpowiedzi na jej wezwanie i pragnienie chcę być królową Polski, kilkadziesiąt lat wcześniej Matka Boża to powiedziała, to przesłanie nie było wtedy zakwestionowane i nie odezwały się takie głosy, no Matko Najświętsza, jesteś Panią Nieba i Ziemi, jesteś Królową Wszechświata, to czego Ty więcej chcesz, prawda? Dlaczego chcesz być Królową Polski akurat? Przecież to im królowanie we Wszechświecie zawiera się również królowanie w wymiarze narodowym. No, nie trzeba tego uroczyście stwierdzać. Jednak Matka Boża chciała być królową Polski na innej zasadzie od tej, na mocy której jest królową Wszechświata i Panią Nieba i Ziemi. Jest królową Wszechświata z woli Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który w niej stał się człowiekiem z woli Boga Ojca. Natomiast królową państw i narodów w wymiarze społecznego panowania może być na mocy woli ludzkiej. Bóg szanuje naszą wolność, Matka Najświętsza szanuje naszą wolność i pyta, czy chcecie, żebym była waszą królową. Podobnie z królowaniem Jezusa Chrystusa. Jego królowanie we wszechświecie jest wynikiem woli Boga Ojca, jest nieodwołalne. Ostatecznie wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych ugnie się przed Chrystusem, królem, czy ktoś tego chce, czy też tego nie chce. Natomiast teraz Pan Jezus nas pyta, czy chcecie, żebym królował dla waszego ocalenia. I to wyraźnie mówi przesłanie do sługi Bożej Rozalii Telegówny, że chodzi tu o ocalenie narodów, czyli nie o zbawienie wieczne, które dotyczy poszczególnych ludzi. Zbawienie nie dotyczy narodów jako całości, tylko ludzi, ale chodzi o ocalenie narodów przed tym nieszczęściem, jakim byłaby zagłada w ramach cywilizacji śmierci, którą w chwili współcześnie poganie usilnie na świecie budują. I jesteśmy świadkami w Polsce przecież postępującej ruiny życia narodowego, państwowego, postępującej destrukcji polskiego państwa. Wkrótce może się stać, że Polska jako państwo przestanie istnieć, może również przestanie istnieć jako naród, jako kultura, jako tradycja, wiara, jako dziedzictwo duchowe pokoleń, również jako wspólne dobro materialne, które jest rozkradane, które jest niszczone w tej chwili przez obecne z dopustu Bożego i wyboru wielu ludzi pogańskie władze, udające w pewnej mierze chrześcijaństwo, katolicyzm, są to fałszywi katolicy, czyli
wobec tej ruiny Polski i polskości postępującej w wymiarze duchowym i materialnym, odwołanie się do sił politycznych, które no, mogły w Polsce inwestować dobrą przemianę, jest niewystarczające. Trzeba odwołać się do władzy Jezusa Chrystusa, Króla i Matki Najświętszej i modlić o wstawiennictwo Maryi, aby ona już uznana za Królowę Korony Polski tak przemieniła serca Polaków, polskich biskupów, hierarchów polskiego kościoła, a także przywódców politycznych. Obecnie się raczej do tego w ogóle nie nadają, chcą ich odsunąć od władzy ze względu na stopień pogardy, arogancji, cynizmu, wątpliwości w ich postawach, w ich wypowiedziach, w ich działaniach, gdy chodzi o stopień zakłamania, prawda? Ci ludzie nie są zdolni do tego, nawet gdyby chcieli ze względu na PR i zorganizować Jezusa na Króla Polski, nie są do tego zdolni. Czyli ta władza musi odejść. Natomiast władza kościelna niech pozostanie. Jeżeli jest modlitwie świątobliwych biskupów i są to ludzie, są jeszcze o dobrej woli, którzy wiele dobra dla Polski czynią. Ale tej akurat sprawy, nie wszyscy mam nadzieję, ale jakaś znacząca część episkopatu, no nie rozumie, czego wyrazem jest ten taki dziwny list połączony z zarządzeniem, żeby koniecznie ten list odczytać. No, musiałbym to zrobić wbrew własnemu sumieniu, gdyby polecono mi czytać w najbliższą niedzielę ten list publicznie w kościele, nie pomijając tych zupełnie bezsensownych jakichś sprzeciwów wobec poddania się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa w naszej ojczyźnie. Skoro Pan Jezus wybrał sobie Polskę jakby na początek tego dzieła entronizacji także w innych państwach i narodach, w odpowiedzi na powszechną detronizację Jezusa w Europie i na świecie, no to trzeba Bogu dziękować, że z Polską Pan Jezus związał i nadal wiąże, są sygnały przecież, że sprawa nie jest jeszcze przegrana. Póki Polska żyje, istnieje i może przyjąć Boże miłosierdzie, powinna się odwołać do tej wspaniałej władzy Jezusa Chrystusa, który powiedział, chcę, aby Polska żyła, chcę Polskę wywyższyć. Powiedział to też równolegle do świętej Faustyny Kowalskiej. Te słowa w tej chwili nie są kwestionowane, bo przesłanie świętej Faustyny zostało wreszcie po okresie sprzeciwu przyjęte i wtedy możliwa była beatyfikacja i kanonizacja świętej Faustyny, gdy nie oddzielono jej osobistej świętości od wagi przesłania, które przyjęła. Tam są te słynne słowa Pana Jezusa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli będzie posłuszna mojej woli, wywyższę ją potencję i świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje powtórne przyjście. Chociaż to przesłanie różne jest od tego, które otrzymała sługa Boża Rodzajec Lakówna, to jednak jest równoległe. Jakoś się te przesłania wzajemnie wspierają i wstrzymanie procesu beatyfikacyjnego Bożej Rozalii, zakończenie go tylko w 2007 roku w naszym decyzjalnym w archidiecezji krakowskiej. W Watykanie już się nic nie robi w tej sprawie, bo nie ma pewnych czynności ze strony polskiej, aby ten proces ruszył. Jest on w zamrażarce. Dlaczego? Dlatego, bo nie da się oddzielić przesłania, które przyjęła sługa Boża Rozalia od tego, kim ona była, prawda? Heroizm jej wiary, jej modlitwa, jej poświęcenie, jej ofiara, jej cierpienie, wszystko to zwrócone ku Bogu, miało szczególną pieczęć właśnie intronizacji, szczególny związek z tym, z powodu którego Rozalia bardzo wiele cierpiała i nawet myślała pod koniec życia, że sprawa jest przegrana, ale Pan Jezus ją zapewnił, że jeszcze Polska nie zginęła i jeszcze Polska może poddać się władzy Jezusa Chrystusa. I tu przypomnę słowa, które Pan Jezus skierował do sługi Bożej Rozalii. Za ogrom grzechów ludzkich
potrzeba wymierzenia sprawiedliwości nie tylko prywatnym grzesznikom, ale także całym narodom. Stąd są potrzebne nie tylko gesty indywidualnego nawrócenia, ale także świadome poddanie się prawu Bożemu w życiu państw i narodów. Jezus powiedział do Rozalii, ratunek dla Polski. Jeżeli mnie uzna za swego króla i pana w zupełności, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie, z rządem na czele, to uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga. I dodaje ksiądz Jerzy Bajda, potrzeba w tym celu dużo modlitwy i ofiar, a skoro sprawa napotyka na trudności, to jest dowód, że jest niezwykle doniosła. Oby Bóg dał światło naszym przywódcom politycznym i wszelkim elitom duchowym, od których zależy los Polski. Czyli trzeba modlić się za biskupów, aby przyjęli światło Ducha Świętego i ci, którzy tej sprawy akurat jeszcze nie odczytali, nie rozumieją, zechcieli wejść na tę drogę intronizacji, przygotowania narodu do intronizacji Jezusa na Króla Polski, tak jak Pan Jezus tego pragnie. Bo w odpowiedzi na pragnienie Maryi chcę być królową Polski. Po kilkudziesięciu latach dokonał się ten akt właśnie ślubów lwowskich. A teraz lata mijają, już 80 przeszło, 80 lat mija, a sprawa spotyka się ze sprzeciwem nawet nie tylko z politycznych, bo gdy w roku 2006 grupa posłów i senatorów chciała przeprowadzić uchwałę w Sejmie i Senacie, iż Jezus jest Królem Polski, nie byłaby to intronizacja, byłaby to pewna deklaracja prowadząca ku intronizacji, ówczesne władze pisowskie, przedstawiciele tych władz odpowiedziały, nie mamy nic przeciwko temu, ale inicjatywa powinna wyjść od biskupów. I wtedy kilku takich bardzo hałaśliwych medialnych biskupów, zresztą podejrzewanych o wcześniejszą współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, to jest straszliwy, historyczny sprzeciw, lament, prawda? Nie i już, nie, bo nie, bez żadnych argumentów sensownych, których zresztą pozbawiony jest również list episkopatu przewidziany na prowadzenie Chrystusa Króla w naszej chwili. Jest to bardzo smutne i bardzo bolesne, prawda, że sprzeciw przychodzi po stronę ludzi ze skrzynią dobrych. I ludzi, którzy wierzą w Chrystusa i nie mają żadnej wątpliwości, że Chrystus jest królem, natomiast nie chcą, żeby Chrystus królował w sprawach społecznych, politycznych i państwowych, nie chcą poddania się Polski i Polaków jego pełnej miłości i dobroci i miłosierdzia władzy dla ocalenia naszej ojczyzny. Jakby chcą odłączyć porządek doczesny od porządku wiecznego, odłączyć sytuację społeczną ludzi pielgrzymujących ku wiecznej ojczyźnie od osobistego zbawienia. Tymczasem przecież jesteśmy wspólnotą, jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich, odpowiedzialni także nasze państwo, nasz naród. I nie można mówić Panu sobie tak, króluj w moim sercu, gotów jestem oddać Cię Twojemu sercu w jakiejś akcie osobistym, czy mniejszej, czy większej wspólnocie, także parafialnej. Natomiast sprawy publiczne i polityczne jakby mają się realizować poza Twoim prawem. No to pytanie, no to czyje prawo, a raczej bezprawie jest wtedy realizowane w polityce, w państwie, w sprawach ekonomicznych, wewnętrznych i zagranicznych i wszelkich, no prawo złego ducha, prawo ludzi, którzy złemu duchowi służą, duchowi kłamstwa i morderstwa i zbrodni, prawda? Im więcej naszej ojczyźnie kłamstw i morderstw, choćby związanych kłamstw z zamachem smoleńskim i zamordowanie części polskiej elity w tym zamachu, następnie mordowanie świadków, którzy mogliby dociekać prawdy i świadczyć o prawdzie, no, jak gdyby wielu biskupów tego w ogóle nie widzi. Jest im dobrze, sądzą, że Polska jest wreszcie wolna, suwerenna, prawda, niepodległa. No nie jest ani wolna, ani suwerenna, ani podległa, bo wolność ma sens jedynie w wymiarze życia, dobra, prawdy.
nie ma wolności bez prawdy. Im więcej zakłamania w życiu, tym mniej wolności. Nie ma wolności bez życia, nie ma wolności bez dobra. Tak samo suwerenność, prawda, wojna przeciwko Polsce też ona innymi metodami, nie metodami militarnymi, to jeszcze policyjnymi, jak tego byliśmy świadkami 11 listopada, choćby w Warszawie, w czasie manifestacji, prawda, jeżeli wykorzystuje policję do walki przeciwko własnemu narodowi, przeciwko polskiemu patriotyzmowi, to jest jakaś wojna. A przy tym są też pewne działania ekonomiczne, kulturowe, ideologiczne, płynące i ze wschodu, i z zachodu, które naszą niepodległość i suwerenność dosyć prędko niszczą i mogą do reszty zniszczyć. I teraz w odpowiedzi na tę detronizację Jezusa i na tę wojnę toczoną przeciwko Polsce i perspektywę zagłady Polski jako państwa i narodu, trzeba odpowiedzieć jednocześnie zwrócenie się ku Matce Najświętszej, włączenie się w krucjatę różańcową za ojczyznę, że Polska była wierna Bogu, krzyżowi Ewangelii i przygotowanie do narodowego i państwowego aktu poddania się Polski, królewskiej władzy Jezusa Chrystusa jako króla Polski. Więc modlimy się o wstawieństwo Matki Najświętszej już królowi Polski, królowej polskiej korony, aby tak jakoś przemieniła postawy serca naszych kochanych biskupów, pasterzy, aby zrozumieli, że jedno prowadzi do drugiego. Władza Matki Najświętszej, królowej Polski, prowadzi do władzy Jezusa Chrystusa, a tak jak władza Matki Bożej była dla Polski dobroczynna, gdzie jaki jest, tak samo jest i będzie dobroczynna władza Jezusa Chrystusa, jeżeli ją społecznie uznamy i aktem publicznego wyznania posłuszeństwa wobec Jezusa Chrystusa, króla Polski, potwierdzimy. Czyli najprostszym argumentem, który powinien trafić do przekonania sumienia i serca każdego, także biskupa, gdy jest na dzisiaj jakiejś przeciwnej intronizacji, niestety, no jest analogia między intronizacją Matki Najświętszej w Lwowie w 1656 roku, a upragnioną intronizacją Jezusa na króla Polski, która się jeszcze nie dokonała, ale czas nagli. Stało się to jak najrychlej.